Od 4 listopada trwa akcja Alert dla Zwierząt. Alert dla Zwierząt jest to zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt przebywających w schroniskach i w przytuliskach. Jako inicjator tej akcji zachęcam Was do tego, abyście wzięli w niej udział. Dary można przekazać w Urzędzie Dzielnicy Ursynów i w Dzielnicowym Ośrodku Kultury przy ulicy Kajakowej. Z Pindolem jestem od 6 lat. Pindol jest adoptowanym psem ze schroniska na Paluchu. Nie wszystkie psy mają tyle szczęścia co on. Ostatnio przeszliśmy także pieszą drogę z Polski do Portugalii. 4000 km razem. Na co dzień żyje w przestrzeni miejskiej. Nie wszystkie psy mają tyle szczęścia, aby znaleźć swoich właścicieli. Dlatego zachęcam serdecznie do adopcji czworonogów. Nie każdy ma możliwość adoptowania zwierzaka, dlatego zachęcam do wsparcia zbiórki, którą organizujemy w Urzędzie Dzielnicy Ursynów na rzecz potrzebujących schronisk. Szanowni Państwo, w tym miejscu można zostawiać dary dla psów i kotów, które są podopiecznymi schroniska. Czekamy na karmę suchą, mokrą, miski, obroże, smycze, zabawki i środki czystości. Jeżeli chcecie wesprzeć zwierzęta, bądźcie hojni.